Dobry wieczór. Dzisiaj gościmy historyka, gościmy eksperta, który będzie nam tutaj udzielał pewnej wiedzy dotyczącej kła historycznego powieści, ale jest to też polonistka z wykształcenia, pani dr Małgorzata Jaszczuk-Surma. Także bardzo serdecznie Państwu tutaj polecam znawcę. Być może kiedyś przyjedzie do Wrocławia sam autor, bo mówimy o powieści naprawdę nowej, to znaczy wydanej w roku ubiegłym, Pogrom 1906 Wacława Polewińskiego. Jest to drugi tom cyklu zamierzonego na trzy tomy. Tytuł będzie stale ten sam, tylko rok inny, 1905. I tutaj pani doktor nam przeniosła odpowiedni tom pierwszy cyklu. I zapowiadany jest również tom trzeci, 1907. Pogrom według słownika języka polskiego to jest absolutne zniszczenie, całkowite rozgromienie, rozbicie. Może to dotyczyć sytuacji na polu bitwy. Takie całkowite pokonanie, całkowite zniszczenie. Stąd tutaj to pytanie o możliwość ostatecznego zniszczenia, a jednak może nie, może mimo całkowitego zniszczenia wydaje się rewolucja, ale tutaj też możemy o tym dyskutować, tego zniszczenia rewolucyjnych zapędów Polaków w 1905 roku, wypalenia się tego ognia rewolucyjnego, zupełnie inaczej będzie wyglądała sytuacja kilka lat później. Wiemy o roku 1914, o 18, ale ja pamiętam jeszcze w czasie naszych studiów czytało się szkic Tomasza Burka 1863 po 1905 i tam chodziło o obchody 50. rocznicy powstania styczniowego, podczas których to obchodów nie było już takiej rozpaczy, takiego poczucia beznadziejności, jak w latach po klęsce powstania, a właśnie ten duch optymizmu wstępował w Polaków w 1913 roku, dzięki zrywowi wydawałyby się przegranemu w 1905. Jak to wyglądało dokładnie? No, oczywiście zryw w 1905 można powiedzieć, że był, nie wiem czy to dobrze, był przegrany w jakimś sensie, w takim sensie, że rewolucja została rozgromiona, no ale z drugiej strony, gdyby nie było tej rewolucji 1905 roku, to nie byłoby, przypuszczam, i tego zrywu 1914. Dlaczego? Dlatego, że rewolucja 1905 roku, ona wyrastała, powiedziałabym, z konkretnych przesłanek. Przede wszystkim z sytuacji społeczno-politycznej w Królestwie Polskim i w ogóle w całej Rosji. Przyczynkiem, moim zdaniem, znaczy ja tutaj pani profesor powiedziała, że jestem wybitnym ekspertem w tej dziedzinie, może wybitnym ekspertem nie jestem, znaczy na pewno bym siebie tak nie określiła, natomiast bardzo mnie ten okres zaciekawił, ponieważ on jest tak bardzo mocno gdzieś pomijany w naszej pamięci zbiorowej, naszej, czyli Polaków. Praktycznie rzecz biorąc, ostatnio o tym się w ogóle nie mówi. W okresie minionym, w okresie komunistycznym, można powiedzieć, że ta rewolucja 1905 była jakby zawłaszczona przez pamięć o SDKPiL. I właściwie uciekało coś niezwykle cennego, mianowicie co? Mianowicie to, że ta rewolucja przyczyniła się w dużym stopniu do odzyskania niepodległości. Tak uważam. Dlaczego? Dlatego, że oczywiście ona wyrosła z zastanej konkretnej sytuacji, wojna rosyjsko-japońska, która obnażyła, powiedziałabym, słabość państwa carskiego i Rosji carskiej. I jednocześnie też wzbudziła bunt, niezadowolenie Polaków, ponieważ bardzo dużo Polaków z zaboru rosyjskiego było powoływanych do armii i szli na te wojny. To nie była ich wojna, nikt nie chciał iść na te wojny, było bardzo wielu dezerterów, uciekali z tej armii. Z drugiej strony w tym okresie, czyli przełom XIX-XX wieku, w tym okresie nastąpił ogromny, powiedziałabym, rozwój przemysłowy na ziemiach polskich. Ale przemysł się rozwijał, kapitalistyczny, natomiast siła robocza polska była chyba najgorzej opłacana w całej Europie.
ludzie żyli w skrajnych warunkach. No, przykładem tego jest Łódź chociażby, tak? Początki Łodzi i chociażby nawet to, co znamy z Ziemi Obiecanej. Tak wyglądał ten kapitalizm. I zbiegło się kilka rzeczy. Z jednej strony niezadowolenie też w Rosji carskiej, rewolucja w Petersburgu, krwawo rozgromiona przez struktury rządowe cara i solidarystyczny wybuch rewolucji w Królestwie Polskim, czyli wśród robotników, i to robotników i polskich, i byli tam robotnicy i żydowscy, po prostu cała ta biedota solidarnie zastrajkowała. I to był ewenement. Oczywiście zostało to rozgromione. Ta rewolucja z drugiej strony trwała bardzo długo, bo aż 3 lata. To nie jest tylko rewolucja 1905, ale to były lata 1905-1907, więc proszę popatrzeć, jak długi okres. Była krwawa, to był okres niezwykle dynamiczny, bo z jednej strony strajki, demonstracje, też wojna ta, powiedziałabym, rewolucyjna w Łodzi, no, zakończyła się lockoutem, więc też mówię, no, dramatyczna sytuacja niezwykle. A z drugiej strony ludzie, którzy wyszli i z konkretnymi postulatami, bo tam były i postulaty wolnościowe, niepodległościowe, domaganie się jakichś przynajmniej początków demokratyzacji Rosji carskiej, domaganie się pewnej autonomii dla Polaków, domaganie się odejścia od rusyfikacji, domaganie się wolnych szkół, wolnych w sensie z językiem narodowym. I też szereg postulatów socjalnych zostało wyartykułowanych bardzo mocno, takich jak 8-godzinny dzień pracy, jak lekarz fabryczny, który powinien być obierany przez załogę fabryczną, czyli tak, no więc takie, mówię, konkretne rozwiązania. Tak samo domaganie się objęcia opieką medyczną nie tylko pracownika, ale też rodziny. Domagano się akuszerki w fabryce, czyli mamy tutaj kolejną odsłonę. Widać, że w tej rewolucji bardzo duży udział wzięły kobiety. No jeżeli sobie przypomnimy też, że w przemyśle łódzkim, tym włókienniczym, jednak w dużej mierze właśnie były zatrudnione kobiety, no to nas nie dziwi, ale z drugiej strony jesteśmy zawsze przyzwyczajeni do tego, że rewolucja to mężczyźni. Tu okazuje się, że nie, że za tą rewolucją 1905 stoją kobiety. I nie tylko te robotnice, bo rewolucja to nie tylko te strajki, ale to też były różne akty, terror, tak, zamachy, akcje terrorystyczne, przewożenie bibuły, przewożenie broni nielegalne, i tym zajmowały się kobiety. No wystarczy wspomnieć tutaj Krachelską Wandę, która jest bohaterką wymienioną tu w drugim tomie, i tu właściwie jej życiorys jest opisany do, właściwie można powiedzieć, całkowicie. Kobieta niezwykła, i takich kobiet było trochę. Więc tutaj mówię, no to jest temat niezwykle szeroki, bardzo ciekawy. Żałuję, że mało znany, bo tych wątków to jest bardzo dużo. I teraz jeśli spojrzymy jeszcze z innej strony. Tutaj pani profesor powiedziała, że po 1863 roku na początku była ogromna żałoba narodowa, rozbicie, utrata takiego poczucia sensu walki. Okazało się, że ludzie jednak przepracowali tę klęskę powstania, wyciągnęli wnioski, chociażby Piłsudski, tak? Zobaczyli, gdzie był słaby punkt, co było niedopracowane, co było nieprzygotowane, i to pozwoliło na taką pracę, oprócz tej pracy pozytywistycznej, organicznej i u podstaw, prowadzono też pracę czysto właśnie taką rewolucyjną, wojskową. No chociażby te wszystkie organizacje paramilitarne, które się zaczęły rozwijać pod koniec XIX wieku, w dużej mierze zasługi przecież Piłsudskiego, bo to była jego wizja, że jednak nie można odstąpić od wywalczenia niepodległości poprzez walkę zbrojną, poprzez czyn zbrojny, ale ten czyn trzeba przygotować. No i przygotował, tak, mówiąc o tym, że miał wyczucie polityczne niesamowite, dobrym był analitykiem i potrafił jakoś widzieć całą tę sytuację geopolityczną w tej części Europy właśnie, w której no, nasze te ziemie pod zaborami się znajdowały.
Nie wiem, czy nie zagadałam Państwa na śmierć i czy żyjemy. Ja tak patrzę na naszych dzisiejszych słuchaczy, czy ktoś może być z Olimpiady Polonistycznej. Nikt, bo w tym roku pojawił się taki temat jak powieść historyczna. Jest olbrzymia literatura przedmiotu. Ja nie wszystko, ale większość pożyczyłam z naszej Biblioteki Instytutowej 17 tomów. I wydaje mi się, że tam nie wpadł nikt na pomysł, aby uwzględnić Wacława Cholewińskiego wśród autorów powieści historycznych. Rzeczywiście to jest bardzo względne, jak w ogóle odczuwamy dystans do zdarzeń. Czy możemy powiedzieć, że powieścią historyczną jest taka, której akcja rozgrywa się za życia autora, bo Cholewiński jako jeden ze współtwórców drugiego obiegu wydawniczego, prowadzący wydawnictwo Przedświt, pisywał o przeżyciach swoich rówieśników. To jest na przykład powieść Szwy, już rozgrywająca się w III RP, ale sięgał też wcześniej do doświadczeń żyjących do dzisiaj pokoleń. Za późno na modlitwę, lament nad Babilonem, nie tknął mnie nikt. I mnie się ciągle wydaje, że nawet jeżeli akcja rozgrywa się w czasie II wojny światowej, to jest właściwie powieść współczesna, jeśli jeszcze gdzieś możemy w jakichś starych szafach w domu wyszperać rzeczy noszone przez nasze mamy i babcie, no to właściwie jest to współczesne. Chociaż oczywiście tutaj ktoś jest młodszy czy chętniejszy do zmian życiowych, tym bardziej by ze mną polemizował, czy akcja powieści rozgrywająca się w latach 40. wyklucza, że to jest powieść współczesna, czy można powiedzieć, że to jest historyczna. Natomiast niewątpliwie rok 1905 stanowiłby przykład powieści, której akcja nie może się rozgrywać za życia naszych bliskich, z którymi mieliśmy bezpośredni kontakt. Tutaj jeszcze w dorobku Cholewińskiego jest powieść stosunkowo mniej pamiętana z XVII wieku, Droga do Putna. Ja się zastanawiałam, czy to wszystko przenieść, pokazywać, ale dałam sobie spokój tym razem. Nie są to rzeczy ciężkie raczej, właśnie ta Droga do Putna w miękkiej oprawie, na lekkim papierze. I to jest najstarszy okres, który w ogóle interesował Cholewińskiego. Co więcej, akcja nie rozgrywa się w Polsce, tutaj malarze holenderscy zupełnie nas wyprowadzają w świat. Na ogół jednak akcja rozgrywa się na terenie Polski, takiej czy innej, przedwojennej, powojennej. Bardzo ciekawa jest powieść Opowiem Ci o wolności, pokazująca losy dwóch kobiet walczących i w czasie wojny, i po wojnie. I taki dwugłos tutaj narratorki wymieniają się miejscami. Moja chyba ulubiona, bardzo drastyczna, to jest powieść dotycząca żołnierza czy oficera wręcz Narodowych Sił Zbrojnych, a zarazem Żyda, który nie rezygnuje z honoru, który stawia ten honor ponad wszystko, wytrzymuje kilka miesięcy tortur i ginie w 1945 roku. Natomiast to, co mam przed sobą, to jest nasz wspólny słownik. Absolutnie nie nowość wydawnicza. I w tym słowniku kładzie się oczywiście nacisk na to, co najsłynniejsze, to jest historia Roya, to jest dostarczenie materiału do scenariusza historii Roya. Ja się starałam w tym słowniku zachęcać do ewentualnego podejmowania tych przedmiotów naszej uwagi jako tematów prac magisterskich, licencjackich przede wszystkim i pokazywać, że jest literatura przedmiotu, że o tym już ktoś pisał, a więc w wypadku Cholewińskiego sprzed
bez mała 10 lat. Mamy tutaj znakomitych recenzentów toposu, nowych książek, arkanów, nowej okolicy poetów, czasami twórczości, to miesięcznik przecież od 1945 roku, niezmiernie ważny w ukazywaniu literatury na bieżąco tej powstającej w Polsce. I tutaj też bardzo dobre pismo, Wyspa, więc jest skąd brać materiał, jeśli ktoś by o tym chciał pisać. No ta ostatnia powieść, Honor mi nie pozwala, tu oczywiście nie jest uwzględniona, ani Pogrom 1905, natomiast to wszystko wcześniejsze miało całkiem przyzwoitą recepcję. Bywa tak, zgodnie z duchem czasu, że wiele mamy dialogu, mniej może partii dyskursywno-opisowo-narracyjnych, eseistycznych, refleksyjnych, więc właściwie to można byłoby sobie wyobrazić, że jest dobrą podstawą do sfilmowania. Jak to widzisz? Czy to jest powieść historyczna? Tak, uważam, że jest to powieść historyczna. Oczywiście, dlaczego? Dlatego, że po pierwsze piszę o konkretnych wydarzeniach i piszę w sposób rzeczowy, zgodny z historią, z przebiegiem. Są tutaj autentyczne postacie historyczne, których życiorysy, biografie są też prawdziwe. Natomiast ta książka ma jeszcze jeden walor. Według mnie w ogóle jest bardzo, powiem, że przeczytałam z wielką przyjemnością te dwa tomy. Dlaczego? Bo jest tutaj opowiedziana historia z zupełnie innej perspektywy. To jest historia opowiadana z perspektywy miasta, Warszawy, ale z perspektywy nie salonów towarzyskich, tylko z perspektywy takiego życia trudnego, życia nawet można, niektórzy powiedzą, występnego. To jest z perspektywy domów publicznych, półświatka i polskiego, i żydowskiego. I w tym wszystkim są losy ludzi. Pokazany jest patriotyzm, pokazana jest też obawa o swoje życie, lęki, po prostu ta powieść, no według mnie, jest bardzo autentyczna. To jest tak jakby pokazywanie historii, tylko z perspektywy życia codziennego i jeszcze życia codziennego ludzi, właśnie nie tych z salonów, nie koturnowych, przeciętnego, zwykłego człowieka, który czasem przypadkiem gdzieś był, został zaplątany w tę wielką historię, czasem idzie z rozmysłem. No niemniej jednak, mówię, pokazane są tutaj bardzo, powiedziałabym, interesujące też zachowania, postawy ludzi. Pokazany jest cały schemat prowokacji, jakich dopuszczała się ochrona. Pokazane jest, w jaki sposób jest to robione, jak ludźmi manewrowano. I przy tym wszystkim czyta się to w sposób, to jest bardzo dużo takich wiadomości stricte historycznych, a czyta się to w sposób taki lekki, także uważam, że biorąc pod uwagę dzisiejszą rzeczywistość, świadomość historyczną naszą, uważam, że ta książka jest bardzo dobrze napisana, bo ona też skłania do refleksji, właśnie pokazuje różne też wymiary, perspektywy też patriotyzmu, walki o tą wolność. Pokazuje w końcu też ten fragment historii, który wydaje mi się, że jednak gdzieś jest taki pomijany, bo my mamy jeszcze w pamięci, nawet teraz były te wszystkie rocznice, mamy powstania, mamy pewien ciąg i później kończy się powstanie styczniowe i potem są legiony, nie ma tego międzyczasu, który jest niezwykle istotny, bo nie byłoby legionów, gdyby nie było właśnie 1905 roku i tej rewolucji, cokolwiek ktoś o niej nie powiedział, ponieważ narracje też są różne. Nie wszyscy pochwalali ten zryw rewolucyjny. Trzeba sobie szczerze powiedzieć, że prawica potępiała wręcz, że jest to występne, ponieważ narusza porządek zastany i tak dalej, że wreszcie, gdzie są na przykład kozacy, którzy wreszcie zaprowadzą porządek na ulicach. Były takie głosy, biskup warszawski też potępił ten zryw ludności, papież potępił, a jednak w moim odczuciu jest to jak najbardziej uzasadnione było to zachowanie i przyczyniło się, jeszcze raz podkreślę, w moim odczuciu oczywiście i zgodnie z moim stanem wiedzy, bezsprzecznie przyczyniło się do tej pracy takiej, która
pozwoliła odzyskać niepodległość. Zresztą to, że zdania były podzielone, widać nawet na przykładzie PPS, tak? Polskiej Partii Socjalistycznej, która się podzieliła też. Na tym tle doszło do rozłamu. Czy ma dojść do walki rewolucyjnej, czy nie? Czy trzeba iść w tą stronę, że tak jak SDKPL, tak, że nieistotne są wolności narodowe, tylko jest walka klas. Więc też te dyskusje były, no ale to jest też okres szczególny. To jest wiek XIX, to już marksizm się całkiem dobrze rozprzestrzenia wśród określonych kręgów społecznych, bo też potrzeba taka była, prawda? Wynikało to z konkretnej rzeczywistości. No ludzie biedni, zostawieni sami sobie, opuszczeni, czuli się opuszczeni często i przez Kościół, i więc też nie ma się co dziwić, że dawali posłów na przykład akurat doktrynie komunistycznej, tak, i obietnicom o raju na ziemi, ale już abstrahując od wszystkiego, wydaje mi się, że jednak był to bardzo ważny okres i że nam gdzieś umyka, w tej perspektywie wolnościowej ten okres nam umyka całkowicie. No, też przypominam sobie, że na przykład w latach 80. chyba dwa filmy nakręcono poświęcone rewolucji 1905 roku. Agnieszka Holland nakręciła film Gorączka na podstawie powieści Struga. Zupełnie zapomniałam, rzeczywiście to wtedy takie było nawet głośne. Tak. Rzeczywiście, też. I to się zbiegło ze strajkami wtedy gdańskimi. Aha, i to mogła być taka aluzja. Też ludzie odczytywali to bardzo często, ten film, jako aluzję do Wałęsy. I zresztą nawet Łukaszek jest ucharakteryzowany w taki sposób, że takie wałęsowe wąsy. Ale to była ekranizacja Struga. I właśnie też do Strug legionista, też przecież bojówkarz PPS-u, tak? Uczestnik rewolucji, i to była ekranizacja jego książki, no ale więc proszę popatrzeć, jak, co znaczy powieść historyczna. No wiele rzeczy gdzieś jest takich zbieżnych, tak jak gdyby się powtarza później cyklicznie, przy jakichś innych okolicznościach, przynajmniej w jakimś wymiarze, tak, bo my ciągle dążymy do wolności. 80. rok też, można powiedzieć, w pewnym sensie był podobny do rewolucji 1905, bo też były postulaty wolności, zdjęcia tej czapy sowieckiej i konkretne też postulaty socjalne. Chcieliśmy żyć godnie, tak samo jak robotnicy w 1905 chcieli pracować 8 godzin, a nie 14. Chcieli pracować za godne pieniądze, żeby mogli się z tej pracy utrzymać, a nie umierać głodem, przymierać. Więc wiele było rzeczy takich naprawdę zbieżnych. I też w 1905 upominano się o wolność, o koniec z rusyfikacją, o właśnie demokratyczne, wolne szkoły, szkoły spolonizowane. I tak się też stało, bo przecież przypomnijmy sobie, że po 1907 roku, tak, powstaje Macierz Szkolna, gdzie zakładane są szkoły takie demokratyczne polskie. A jeszcze 1905 rok, rewolucja, to są też strajki młodzieży gimnazjalnej właśnie. Bardzo dzielne dzieci. Bardzo dzielne dzieci, które nie chcą już być rusyfikowane, więc dołączają się do tych strajków robotniczych. Więc tu trzeba w różnym wymiarze widzieć, też właśnie takim głęboko kulturowym. Tak, trzeba pamiętać, że Cholewiński to jest z wykształcenia prawnik,